MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mateusz Miściwujewski, ma być na bieżąco razem ze mną. Niestety przegrany Arkadiusz Tyńcula. Witam bardzo. Siemanko, cześć kochany. Arek, nie wiem, czy to jest takie dobre też moje spostrzeżenie i może też tutaj wielu ludzi, to dużo ludzi pewnie też zauważyło, że trochę może za szybko ta walka, może mogłeś odpocząć i sobie trochę poukładać różne rzeczy w głowie i dać sobie odpocząć też ciału swojemu, no bo też rzucanie wagi nie poszło ci. Myślę, że to też miało wpływ na twoją dyspozycję. Wiesz co, wszyscy mi to mówili, ale jak zwykle z tym upartym, kurwa, osłem i wbrew wszystkim próbowałem to zrobić. Stary, to jak się wczoraj czułem, jak wczoraj wyglądałem, to był dramat. Ja widzieliśmy. Ale nie widzieliście z kolisowe, jak to mdlałem, ryczałem, mówię, kurwa, 0-3, nie mogę, muszę to zrobić. Skrajnie odwodniony. Dzisiaj nie wróciłem do siebie, byłem u medyków, dalej mi dwie kroplówki, Arek, jesteś odwodniony, ciągle odwodniony. Wiesz, wyjść z odwodnieniem do takiej walki, po pierwszej, mi starczyło mocy na pierwszą rundę, po pierwszej rundzie, powiem nagle takie, ja mówię, co jest grane, ja nie mam w ogóle, nie mogę podnieść rąk, nie mam siły, wiesz, kurwa, no jak jesteście odwodnieni, to nie ma, ta krew nie zapierdala tak, czerwone krwinki odpowiadają za transport tlenu, tak, ten tlen nie napierdala, nie masz tlenu, nie możesz oddychać, nie miałem w ogóle kompletnej mocy, ja walczyłem od drugiej rundy, walczyłem ze sobą, nie z Adrianem, tylko z tym, żeby w ogóle móc się ruszać, dramat, to było naprawdę ciężkie, jedna z cięższych moich walk z samym sobą, nie z zawodnikiem. To, czy to był Adrian, czy to był ktokolwiek inny, to nie było znaczenia, bo po prostu czułem się dramatycznie. No, to było bez sensu. Ostatni raz zrobiłem coś tak debilnego, że w 3 tygodnie zgodziłem się zejść do tak niskiej kategorii wagowej. Kurwa, nie wiem, co ja sobie myślałem. Ja sobie czasem myślę, że jestem jakimś przechujem w ogóle, chyba niezniszczalnym. Już raz też tak myślałem, wylądowałem w szpitalu potem na 3 tygodnie i prawie umarłem, więc dobrze, że teraz żyję. Chociaż chuj wie, jak będzie, bo wtedy też normalnie, wiesz, że po 3 dniach mnie wyjebało z butów. No dobrze, być upartym czasami w życiu, ale też trzeba jednak się słuchać innych i brać też inne zdanie pod uwagę, tak? No tak, no i słuchać swojego organizmu. Ja rano dzisiaj naprawdę się mega też źle czułem i mówię, kurde, w mojemu narożnikowi, słuchajcie, mega się źle czuję, jestem dalej chyba odwodniony. Nie, dość trudno, gramy tym, co mamy, dasz radę, spisz do tego 9 minut i w ogóle. No i kurwa, wyszedłem w jakimś tam nastawieniu, ale po pierwszej rundzie już mówię ci, było takie ło. Adrian, słyszałem, że mówił w wywiadzie tam robił z Hubertem, że on już wiedział, że ty przegrasz ten pojedynek dawno i że ty też to wiedziałeś, że przegrasz ten pojedynek. Jak dawno? Chyba wczoraj. Wczoraj, dawno. Po prostu ja, nie, inaczej, wczoraj to ja mówię, kurwa, co ty, ja nie będę do tej walki, nie ma szans, się tak chujowo wczoraj czułem. Dzisiaj się poczułem lepiej, ale się okazało, to tylko gdzieś tam mi się wydawało, się poczułem trochę lepiej. Dalej byłem odwodniony, w ogóle nie powinienem w takim stanie do tej walki wyjść. Trudno, no słuchaj, człowiek uczy się na błędach, nie zawsze się wygrywa. Czasami trzeba przegrać też, żeby ten kubeł zimnej wody, czy żeby, nie wiem, może ogarnąć się i przemyśleć niektóre swoje zachowanie. Trudno, słuchaj, jedzie się dalej. Raz na wozie, raz pod wozem, nie poddaję się, dalej idę po swoje, dalej napierdalam. Pozdrawiam wszystkich fanów, hejterom, mówię hejterom jeszcze wszystkiego, co najlepsze, żeby spełniały się wasze marzenia i żebyście nie musieli hejtować, żebyście się nie interesowali cudzym życiem, żeby wasze życie było na tyle wspaniałe, żebyście odczepili się od innych. O. Chciałeś chyba coś innego powiedzieć na początku, zmieniłeś. Nie, to zrobiłem specjalnie. To była zagrywka aktorska, mój drogi. Okej, okay, no tak, mam do czynienia z aktorem. Bardziej boli cię ten pojedynek, teraz ta przegrana z wygranym Polakiem, czy przegrana na przykład z Wiewiórem wcześniej o pas? Nie, wiesz co, tą przegraną z Adrianem, nie uważam, że to była przegrana z Adrianem, to była przegrana z samym sobą, przegrałem ze sobą, wczoraj przegrałem ze sobą, nie zrobiłem wagi, dzisiaj przegrałem z tym organizmem moim, nie dałem rady po prostu. Stary, ja walczyłem od drugiej rundy, walczyłem na charakterze, organizm odmówił mi posłuszeństwa, nie mogłem w ogóle ruszać rękami, a ja próbowałem coś zrobić i tam nawet coś wchodziło, obalenie jak próbowałem, to było tak i zwolnione tempo w ogóle, jak zwolnione tempo, ja myślę, kurwa, czemu nie ma działania, czemu mi to nie działa, wiesz, to jest kurwa, słuchajcie, to jest tak jak jedziesz starym Passatem, ty mu gaz, a on ci zgas, kurwa. I co masz zrobić? No to było widać. Przejebane. Także... Ale uważasz, że jakbyś był w lepszej dyspozycji, w takiej swojej nominalnej i z takim Adrianem Polakiem, jakim biłeś się dzisiaj, wygrywasz? Ja tak, takiego się spodziewałem Adriana Polaka. Niczym mnie nie zaskoczył. Wydaje mi się, że gdyby nie to, że byłem skrajnie odwodniony i skrajnie wycieńczony i nie udało mi się wrócić do siebie, to bez problemu bym z nim wygrał i niczym bym nie zaskoczył. No ale nie mam mu co ujmować. Dzisiaj był lepszy, ja byłem gorszy. Tyle. Pozdrowienie dla niego.
No. Słuchaj, pewnie teraz dłuższa przerwa, no ale nie wiem, myślisz może co dalej? Dzisiaj Paweł Jóźwiak przegrał też swój pojedynek. Może taki pojedynek z Pawełem Jóźwiakiem? Wiesz co, kurde, ogólnie to mnie śmieszy i wkurwia ten typ. W każdym wywiadzie na mnie napierdala. Z punktu widzenia sportowego, w sumie to mogłoby być nawet taki odpoczynek mój, nie? Zresztą on jest chyba ciężki. I nie będziesz musiał zbijać, tak, bo on jest ciężki. No, to jest taka walka na odpoczynek mogłaby być, żeby sobie odpocząć, złapać oddech, nie musisz robić wagi, fajnie by było. No, w ogóle ja myślę, że tak w 84-86 to jest waga, w której powinienem się bić, a nie schodzić niżej. Chociaż gdybym miał więcej czasu, to może bym zrobić. No, ale... no dużo teraz zbijałeś, więc też w ogóle przerwy nie robiłeś. Nigdy, ty stary, no ja 77 kilo ważyłem ostatni raz w gimnazjum, nigdy tyle nie ważyłem. W ogóle to był eksperyment, który sobie wziąłem, który wszyscy mi odradzali. Że stary, gdzie, patrz ile ty masz mięsa na sobie, jak ty chcesz zrobić? Przecież widzieć, chłopie, ja byłem tak docięty, że na zawody kulturystyczne już nie byłem. Zostało mi 5 kilo, a już nie miałem z czego tego robić. To było debilne, to było, uczcie się kochani na moich błędach, ja jestem debilem i na błędach takiego debila się uczy. Nie róbcie tego, nie powtarzajcie, nie róbcie tego w domu sami, pomimo tego, że miałem, wiesz, ktoś mówi, o, ty rozpisujesz dietę, nie, ale szef w dziurawych butach nie chodzi, ja mam swojego dietetyka, miałem kogoś, kto nade mną był, który mi odradzał to robienie, ja mówię, dobra, no spróbujmy, okej, Arek, ale na własne ryzyko to robisz, mi się wydaje, że nie zrobisz, i ja mówię, zrobię, kurwa, zrobię, bo ja jestem taki właśnie jebnięty. Czyli co, na przykład na taki pojedynek z Pawłem Jóźwiakiem bardzo chętnie? No, to mógłbym tak w ramach odpoczynku mojego, tak wiesz, nie trenował, w ogóle bym nawet... Odpoczynku? Myślisz, że to był odpoczynek? Nawet bym nie trenował w ogóle, myślę, że tak. No, to bym sobie po prostu tak zrobił odpoczynek, bez treningu, mógłbym sobie wpierdalać pryncypałki codziennie, które uwielbiam, utukłbym się, bo ile on waży, oni się w popę, nie? No kurde, 100 kilo. Nie, no 100 bym nigdy nie ważył, bo ja nawet jak nie trzymam diety, to mam te 91-92 i jakąś tam kratę na brzuchu staram się mieć, bo według mnie facet musi mieć kratę na brzuchu. Jak nie ma, to znaczy, że jest śmierdzącym leniem i tyle. Masz kratę na brzuchu? No teraz nie. Wakacje sobie odpuściłem, przyznam. Wakacje odpuściłem. Słuchaj, Alan dzisiaj wygrał swój pojedynek. Zwariowałem. Wiesz, ogólnie ja i Zadorę i Alana bardzo lubię. Pomimo tego, że z Alanem gdzieś tam kiedyś miałem jakieś perypetie, ale bardzo lubię. Zadorę również. Zawsze jak jestem w Wrocławiu, to gdzieś tam razem jakiś trening robimy. Byliśmy razem w szatni, jesteśmy razem w Arnoksie. Nieraz nie jedną imprezę razem też zrobiliśmy. No ale co? Alan, a myślisz, że rewanż Alan by chciał tego rewanżu z tobą? Bo on chyba bardzo ja też bym chciał w sumie rewanżu z Alan, tylko w jakiejś normalnej kategorii. A Alan się w jakiej teraz bili? No 8-4. No to spoko. No to dla ciebie, nie musisz bardzo zbijać. Bardzo fajnie. Kurczę, w taką gilotynę, dziwne to było, powiem ci szczerze. Mega dziwnie, zwariowałem, bo to... Trzeba serio dobrze zapiąć takie duszenie, żeby to weszło, nie? Jestem w szoku, że na taką gilotynę się dał zrobić zadzior. No trudno, zadzior mówił przed walką w ogóle, że się obrzeza jak przegra, więc kurde, ja czekam na ten zabieg. Nie. Słuchajcie, inaczej, by też trochę może go... Kurde, on jest tak naprawdę zawodnikiem K1. No tak, no to wiesz, jest partnery w ogóle zupełnie co innego, bo to każdy sobie myśli, a kurde, coś tam, tak jak nie wiem, ten mnie wyzywa na freestyle, kurwa, to ja mogę go wyzwać na szachy na przykład, wiesz, to zupełnie inne dyscypliny i nie ma co ujmować Alanowi, przecież Alan te partery na pewno robi dłużej niż Zadzior. Po prostu mądrze zrobił swój plan na walkę, też bym tak zawalczył, obalał go i próbował gdzieś coś zrobić. I tyle, no, w życiu bym się nie bił z Zadorą w stójce, jak pamiętam, jak mnie Zadora kopnął, kurwa, przez tarczę, to się wywróciłem, więc w ogóle się dziwię, że Zadora tak, bo on tak zaczął zapobiegawczo za bardzo też, nie? No to wiesz, no, musisz uważać na te zajścia przy MMA, nie to, że w K1 sobie kopiesz i nie patrzysz na to w ogóle inaczej. No tak, trudno, wygrał lepszy, obydwóch lubię, cieszę się i nie wiem, co ja chciałem powiedzieć, kurwa, już bo jestem zmęczony. No bo jesteś zmęczony, leć odpoczywaj. Pozdrówka, cześć, ja.